Obecnie okres przedświąteczny to czas kupowania prezentów, ale też poszukiwania choinki, co wcale nie jest łatwe. Za wysoka, za szeroka, krzywa, coroczne dylematy z wyborem odpowiedniego drzewka. Choinki cięte, w doniczkach, zawsze wybór jest trudniejszy niż to się wydaje. Największy wybór drzewek jest zawsze na plantacjach, ale te zazwyczaj są oddalone od miast. Czasem jednak taka podróż się opłaca. Efekt? Wymarzona choinka. My udaliśmy się po choinkę do Paparzyna koło Grudziądza. Plantacja Paparzyn, pan Walenty, właściciel tutaj się plantacji. Zbliżają się święta, wszyscy przyjeżdżają po choinki. Tak, przyjeżdżają już od kilkunastu lat. Stara tradycja. Posiadam świerki srebrzyste kujące, jodły kaukaskie, jodły kalifornijskie. No i... A jak utrzymać taką choinkę, żeby jak najdłużej został zapach, no, w przypadku niektórych świerków? No, choinki sprzedajemy cięte w donicach. Te w donicach to wiadomo są z ziemią. Trzeba po prostu tylko podlewać i potem wystawiać nie od razu na mróz po świętach, tylko gdzieś do pomieszczeń takich w temperaturze tam plusowej do 2-3 stopni. No i wiosną, jak tylko ziemia jest już do tego, nie jest zamarznięta, już można posadzić. Dobrze pielęgnowane drzewko powinno nam wytrzymać nawet 6 tygodni, dzięki czemu świąteczny klimat utrzyma się w domu dłuższy czas. A dobrze pielęgnowana choinka cięta ile powinna wytrzymać? No dobrze pielęgnowana, bo jadne krótko przed świętami, jak odziomek tej choinki jest zamoczony w wodzie, to do 6 tygodni nawet.